Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybsor i dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie. Przepraszam, że przez ten weekend tak filmy pojawiały się dosyć dziwnie, ponieważ na plusie w ogóle na przykład tam się pojawił jeden film, teraz dwa dni przerwy były. Tam w jeden dzień pomyliłem się, w ogóle wrzuciłem ten sam film na plusa i na główny, bo po prostu pomyliły mi się pliki i wrzuciłem ten sam film. Przepraszam bardzo, wczoraj się pojawił z Robloxa, no ale wiedziałem, że Robloxa to wy tutaj oj bardzo nie lubicie, więc może lepiej zostawię tego Robloxa po prostu na kanał drugi, więc tam was serdecznie zapraszam, link jest oczywiście w opisie. No ja oczywiście jesteśmy tutaj w tym naszym wariatkowie, jestem oczywiście przed domkiem i słuchajcie, przed odcinkiem zastanawiałem się nad tym, co to może być za kod, ponieważ kod, jeszcze raz sobie przypomnijmy go, to jest 190 coś tam, 2 i jeszcze coś tam. I tutaj mieliśmy różne spekulacje, próbowaliśmy to zrobić, ale ja no chyba odkryłem tajemnicę. Ktoś z was napisał mi, żebym sprawdził, kiedy wrzuciłem filmik z naszego ślubu, mojego z Milki. I właśnie to był bardzo prosta sprawa, ponieważ to był 19 maja 2020 roku. No i jak tak się zastanowimy nad tą liczbą, no to możemy zauważyć, że są tutaj pewne podobieństwa. I mamy 19, maj to jest miesiąc 5, czyli robimy 05. No i mamy 20, czyli będzie 20. No i wychodzi na to, że prawdopodobnie kluczem i kodem do tych drzwi to jest 190520. Czyli liczby, które nam brakowały w tym miejscu wyżej, to było właśnie 5, no i to było właśnie 0. Więc w tym momencie ja udaję się w tamtą stronę, ponieważ wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na to, żeby sprawdzić w ogóle, czy się mylimy z tym kodem, czy się nie mylimy. Ja mi się wydaje, że się nie mylimy, no bo jednak kurczę, no to by było zbyt oczywiste. Jakby wydaje mi się, że to jest, no musi to być to. To nie może być przypadek, że zgadzały się 4 cyfry z 6, no i teraz te dwie będą jakimiś zupełnie innymi, które w ogóle nie będą miały z tym żadnego związku. Ewentualnie może to być jeszcze dzień. Tego nie sprawdziłem w sumie, ale to raczej nie będzie, to już się nie zgadzało na początku. No jednak to 19 na starcie to już tak naprawdę mówi samo za siebie, że to musi być ta data i dokładnie ten kod. No jeżeli to nie będzie to, to ja naprawdę, to ja się poddaję chyba. To ja po prostu wysadzam te drzwi jakimś TNT czy coś tego typu, bo naprawdę, no wydaje mi się, że 19, jak to było, 190520, no to jest po prostu, no to musi być ten kod. Musi być ten kod, więc ja lecę w tamtą stronę, tylko najgorsze jest to, że żeby dotrzeć do tamtego miejsca, to trzeba się przedrzeć przez masę drzew, a to nie jest łatwe, to nie jest zdecydowanie łatwe. Mam nadzieję, ja się w ogóle boję, co tam znajdę i czy spotkam tam Milki, czy nie spotkam tam Milki, to się wszystko tak naprawdę okaże, ale mam nadzieję, że przynajmniej odnajdę Fionę, bo jakbym odnalazł Fionę, no to już by było o wiele łatwiej, bo po prostu oddałbym ją ogrom i ogry byłyby usatysfakcjonowane i później już bym mógł na spokojnie zająć się tym, żeby szukać Milki i tak dalej. Wydaje mi się, że ona gdzieś tutaj już może być, tak mi się wydaje, że to jest całkiem prawdopodobne, no ale muszę jednak, kurczę, nie mam pewności, nie mam pewności, więc co, musimy najpierw się, prawda, rozejrzeć. Wy już mi pisaliście coś, że niby ona tutaj jest, ja w ogóle nic nie widziałem, nic, nie mam żadnych dowodów na to, że ona tutaj jest, poza tymi, które już mieliśmy. No więc może być ciężko, ale dobra, jesteśmy tu gdzieś przy tym lesie i czekajcie, tutaj gdzieś powinno być to drzewo. Ja się zawsze gubię i boję się, że tam nie trafię, bo ja takie czasami robię trasy naokoło i się gubię. O, dobra, idealnie jesteśmy tutaj, dobra, łatwo, schodzę w takim razie na dół. No i uwaga, mamy te drzwi tutaj, znaczy tu musimy jeszcze rozwalić to, przejść tutaj. I mamy te drzwi, trzeba sprawdzić, czy kod się zgadzał, czy się kod nie zgadzał. Uwaga, robimy tak. Czekajcie, jakie to było? To było 190 190520. Ok, czyli robimy tak: 19 05 20. Działa. O kurde, dobra, zamknęły się, ale działa! Otworzyliśmy te drzwi. 190 520. Przechodzimy dalej. O kurde, tu jest Fiona. Halo! O kurde, Fiona! Co to jest za miejsce w ogóle? Dlaczego ty jesteś uwięziona? Pomocy! Już ci pomagam! Chodź tu! Dobra, tu... Chodź, wychodź! Oddaj mi tą kratę, co jedną masz, bo zabrała się, dobra. Murujemy to. Co się stało? Co ty tutaj robisz? Dlaczego jesteś tutaj akurat? Co się stało? Bo ja... nareszcie? Wolność? No brawo, chodź, jeszcze nie wolność, bo musimy jeszcze stąd wyjść. Ale co to jest w ogóle za miejsce dziwne? Co to ma być? Ja nie, jak to się stało, że tutaj zostałaś uwięziona? Kto cię tu zamknął? Muszę stąd uciec, wytłumaczyć ci wszystko po drodze. Dobra, to chodź. Szybko musimy stąd wyjść. Ja tu jeszcze raz kod wpisuję, 190520. Okej, szybko przechodź na drugą stronę. Dobra, uwolniłem cię. Dobra, czekaj, tutaj zamuruję jeszcze, żeby nikt się nie spodziewał tego, że to zrobiłem. I w ten sposób mamy, że tak powiem, wszystko zrobione. Więc teraz słuchaj. Kto cię tu zamknął? To jest bardzo ważne. To mnie najbardziej interesuje. Świeże powietrze. Świeże powietrze. Dobra, dawaj. Lecimy w takim razie do wioski, tylko powiedz mi, kto cię zamknął tutaj, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, kto cię tu zamknął. Milki, nie, no to nie może być prawda. Dobra, a gdzie ona jest? Była tutaj u ciebie kiedy? Kiedy ona tu była ostatni raz, ta najgorsza dziewczyna? Kiedy tu była?
Bo to jest bardzo, skoro mnie zamknęła. No dobra, ja wiem, że no dobra, skoro, no dobra, wiadomo, ale kiedy to było? Kiedy ona cię zamknęła? Bo to jest jakiś tydzień temu? Okej, dobra, no to w sumie to ja już cię chyba szukam o wiele dłużej. To gdzie ty byłaś wcześniej? Ale on, wcześniej ona, a może inaczej, kiedy ona cię porwała, bo to jest bardzo ważne. Bo my to już tak, no uciekłam, aha, uciekłaś od niej. A, no dobra, rozumiem, dobra, to chodź w takim razie. Porwała mnie wcześniej. A, rozumiem, dobra. No to chodź w takim razie, ja ci ogarnę jakieś miejsce na chacie u nas, tam sobie przez chwilę pobędziesz. A wiesz, gdzie ona, kiedy ona ostatni raz była tam przy tobie? To jest bardzo ważne. Kiedy ostatni raz ją widziałaś? O, to w ten sposób zapytam. Kiedy ostatni raz była widziana Milki? Parę dni temu, okej, dobra, no to w takim razie to chodź. Lecimy w takim razie do tego domu, już jesteśmy naprawdę blisko. Ona tak tam dalej mieszka, jestem tego pewny, że w tamtym, w tej norze, okej, dobra. No to jest dobre, to dobrze, że to mówisz, bo w takim razie będziemy tam dalej patrzeć. Czyli, a robiła, nie wiem, karmiła cię, czy coś jakby było... Jakby, jak się z tym, jakby się to powiedzieć, kurczę, no, czy cierpiałaś tam bardzo, czy to po prostu była zamknięta, że byłaś zamknięta? Ja nie wiem, mało pamiętasz, aha, czyli możliwe, że jeszcze, a jesteś pewna, że pamiętasz jakby inaczej, czy pamiętasz, czy no może nie, bo to jest, nie wiem, jak ci zadać to pytanie, czy jest możliwość, żebyś straciła pamięć na jakiś czas, albo w sensie, żebyś, nie wiem, żebyś przespała jakiś okres? Jest możliwe. Czyli całkiem możliwe, że ty jesteś tam zamknięta o wiele dłużej niż myślisz. Okej, dobra, to wszystko tłumaczy. Dobra, to choć w takim razie lecimy tutaj do tego domku. Ja ci ogarnę jakieś miejsce u mnie na chacie. Tam po prostu sobie spędzisz czas i będzie... co to jest? To jest wioska. To jest nasza wioska, spokojnie. Jutro oddam cię ogrom, dobra? Albo pojutrze, nie wiem, zobaczymy. Oddam cię ogrom, ale najpierw muszę dowiedzieć się od ciebie więcej, bo to mi może bardzo pomóc, a jak ci oddam ogrom, mogą już nie chcieć ze mną rozmawiać więcej, nie? I nie wiem, zamkną się, nie będę nic wiedzieć. Ja muszę znaleźć Milki i tak dalej, więc chodź w takim razie. Lecimy do tego domu. Tam po prostu spędzisz u mnie na chacie przez jakiś czas. Tylko proszę, nie wychodź stamtąd, nie? Trzeba ukarać Milki. No to się zobaczy, co będzie trzeba zrobić, ale myślę, że na pewno jakieś konsekwencje z tego wyciągniemy. To się tak naprawdę zobaczy. Dobra, chodź, lecimy do tej chaty. Ja ci dam miejsce tam na górze, do że tak powiem, do odpoczynku. Jaki jest twój ulubiony kolor? Możesz zapodać jakiś kolor ulubiony. No. Zielony? Okej, to w sumie troszkę się tego spodziewałem. To wiesz co, jest problem, bo nie mam zielonego. Ale może... A czerwony lubisz? Czerwony może, lubisz czerwony? No może być, to świetnie, to bardzo dobrze, bo akurat czerwony właśnie mam przy sobie, to wszystko wyjaśnia. Chodź, musimy ogarnąć ci w takim razie na szybko miejsce do spania jakieś, więc tutaj wchodź do środka. Zapraszam i idziemy na górę. Tu w ogóle się takie cuda dzieją, że nie zwracaj uwagi na to. Ten dom jest dziwny, on nie jest w ogóle umeblowany, a my już tyle czasu tu mieszkamy. Dobra, chodź tutaj do mnie na... No wie, jest wielki, dobra. Chodź tutaj i teraz tak, ja potrzebuję dwie wełny. Dobra, trudno, a nawet trzy potrzebuję. Trudno, rozwalę kawałek chaty, ale czasem trzeba się poświęcić dla dobra ogółu, więc spróbujemy to tak zrobić. Czekaj, ogarnę ci miejsce do spania. A nie, ja mam wełnę w ekwipunku nawet, to niepotrzebnie rozwalałem sobie hawirę. Dobra, tu robimy tak, bierzemy... Nie mam drewna żadnego, a nie, mam drewno, widzisz Fiona, jak dobrze. Ajajaj, nie rozmieniłem go na deski, robię ci szybko wyro i zamknę cię na górze, tam ci, nie, bo ty pewnie się już boisz, że cię zamknę. Nie, że tam ci zrobię pokój w sensie. Spokojnie, chodź, masz czerwone wyro, zapraszam na górę, tutaj. Po drabinie na górę, tutaj sobie, tu będziesz bezpieczna, tutaj nikt nie wchodzi, tutaj jest, wiesz, tu jest chillera, że tak ujmę. Możesz sobie spędzić czas, na przykład, nie wiem, dam ci wyro, gdzie ty jesteś? Pewny jesteś? Tak, chodź, tutaj jest luźno. Tutaj luźno, luz totalny, ja tutaj ci zrobię, patrz, będziesz miał takie łoże piękne, że o cię panie, tutaj, w tym miejscu. Chodź, nie bój się. A jak mam pewność, że mnie nie zamkniesz, tak jak... Nie, no, przecież ja jej szukam. Ja jakbym chciał z nią, jakbym z nią współpracował, to bym jej nie szukał przecież. Tu się połóż, no tu w sensie będziesz miała wyro. Wierzę ci, to świetnie. To bardzo dobrze, że mi wierzysz, bo właśnie o to mi chodziło. Dobra, ty się prześpij może, tak zróbmy. I tak, ty się prześpij, a ja po prostu spotkamy się jutro, pogadamy jutro na spokojnie. Może sobie więcej przypomnieć i tak dalej. Odetchnij, nie martw się o nic, bo wiesz, bo nie, bo nie
nie ma co, nie ma co się martwić, tylko nie ma co się smusić, tylko zatracić w tym co najlepsze. I ten, dzięki za ratunek, na pewno. Dobrze, ja lecę w takim razie porozkminiać o co chodzi i poszukać dalej Milki. Oczywiście czuj się tu bezpieczna, możesz korzystać ze skrzynek, wiesz, tam bierz sobie co chcesz w sumie, dobra. Trzym się, elo, dobra, czekajcie, tutaj, nie zamknąłem tej klapy. Dobra, tu zamykamy, słuchajcie, znaleźliśmy Fionę. I to jest bardzo dobra informacja, tak mi się wydaje, ponieważ skoro mamy Fionę, to znaczy, że Milki gdzieś jest tutaj i że to jest faktycznie potwierdzone, że ją zamknęła, tym bardziej, że Fiona to potwierdziła. Nie wiem, jak to się dalej rozwiąże, mam nadzieję, że uda mi się spotkać Milki i dowiedzieć, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Jutro postaram się jakoś porozmawiać z tą Fioną i dowiedzieć się czegoś więcej. Może ona podsunie mi pomysł, gdzie mógłbym szukać Milki, to na pewno by się mi przydało. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa.